aktualności dnia, drodzy Państwo, rozpoczynamy od tego pierwszego tematu. Otóż czwarta doba strajku w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. I tutaj głosy pani pielęgniarek, że jest chęć ich zastraszenia, a nie rozmowy, a z drugiej strony mamy no, sytuację, że jest odejście od łóżek pacjentów, jakimi są dziećmi. To jest też bardzo trudna sytuacja. O wytłumaczenie nam problemu, może tak powiem delikatnie, chciałem poprosić przewodniczącą Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ Solidarność, panią Marię Ochman, Marię Lantę Ochman, którą witamy w naszej antenie. Witamy pani. Cześć Boże, witam ojca, witam słuchacza, nie Maria. Gdzie jest problem, gdzie jest klucz problemu, jeśli chodzi o ten właśnie, no tą sytuację strajkową? Myślę, że klucz problemu jest jednak w uregulowanej sytuacji wynagrodzeń wszystkich pracowników służby zdrowia. My mamy dzisiaj sytuację, że w każdym szpitalu, w każdej przychodni są zupełnie inne prawa i inne formy zatrudnienia. Więc tutaj pierwszym problemem jest to, że od wielu, wielu lat związki zawodowe, w tym przede wszystkim Solidarność, domaga się tego, abyśmy mogli ustalić, wynegocjować rozwiązanie, które będzie pewnym standardem dla wszystkich placówek. Tak, żeby rzeczywiście tutaj nie było ani samowoli dyrektorów, ani zbyt również no, czasami zbyt wyregulowanych roszczeń płacowych, nie tylko pielęgniarek, bo trzeba pamiętać, że służba zdrowia to są pracownicy, począwszy od pracowników administracyjnych, salonów, diagnostów, laborantów, farmaceutów, rehabilitantów przez pielęgniarek, lekarzy. Tak na dobrą sprawę, gdybyśmy dzisiaj próbowali się przyjrzeć sytuacji dokładniej, to grupa pielęgniarek i położnych otrzymała zagwarantowane rozporządzeniem wzrost wynagrodzeń. Przypomnę, że to miało miejsce w zeszłym roku we wrześniu. To też wzbudziło ogromne niepokoje i ogromne konflikty wśród pracowników, bo rząd, w tym momencie pan minister Zembala i pani ówczesna premier Kopacz, no nagrodziła tylko jedną grupę zawodową, jeden związek zawodowy. Ta sytuacja, która jest w Centrum Zdrowia Dziecka, pokazuje również, że trzeba było rozmawiać, trzeba było rozmawiać poważnie. Bez względu na to, czy to pielęgniarki, czy diagności, czy Solidarność, czy inne związki. Upadki lakmusowe na Kryny Mieczysławskiej. Upadki i wpadki lakmusowe na Kryny Mieczysławskiej. Zapraszamy do naszego kanału Elhof Art 2000, no i El Mercedes wszędzie. Daily Motion, Google Plus, YouTube. Zarówno dyrektorzy, jak i ministrowie bardzo często pozorują dialog społeczny, grając na czas. Czyli to jest tak w ten sposób, no, można powiedzieć, że tak się rzeczy nie załatwia, bo tak słuchałem nawet wypowiedzi niektórych tutaj pań, no to są oburzone, że się z nim nie rozmawia, że się je straszy wypowiedzeniami, że są pieniądze na 3-miesięczne wypowiedzenie, prawda, żeby się straszy się, właśnie. A nie ma, żeby im podnieść w tym momencie pensję.